Siemano, wszyscy na Strixku, a to jest kolejny odcinek z Pokemonów w najlepszej serii na polskim YouTubie Pokemonów. I ogólnie, muszę przyciszyć, zaraz wracam. No już naprawiłem, więc zaczynamy szybciutko grę. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że chcieliśmy złapać Mankeya, a okazało się, że nie mam boli i dlatego tamten film nazwałem taki fail czy coś tam. Nie pamiętam, ja nie pamiętam, inaczej, nie mam prawa pamiętać, jak nazwałem swoje stare filmy, w sumie nie aż tak stare. Idziemy, we're in Warning City. Jedziemy, fajnie ogólnie mi się tą serię prowadzi. W ogóle mam takie pytanie, ogólnie zauważyłem, że znowu pod moimi filmikami z Mortala pojawiły się dislike, czego się spodziewałem. I jeżeli to nie ty, Krysty.pl, to wybacz, ale po prostu, no, jesteś jedyną osobą, którą myślę, że to mogłaby zrobić, sorry. I tak w ogóle, jeżeli nie wiesz, o co chodzi z Mortal Kombat, i po prostu jesteś takim po prostu hejterem, bo jak śmiałem kiedyś obrażać Krysty.pl, to przemyśl swoje postępowanie. Bo ja nie daję mu dislike'ów pod filmami. Bo po co robić zbędną walkę? Bo przemyśl to. Bo ja nie daję komuś dislike'ów tylko dlatego, że go nie lubię. Więc jeżeli to ty, Krysty.pl, to naprawdę proszę przestań. A jeżeli to nie ty, no to zwracam honor, przepraszam. Dobra, zaczynamy po prostu. Krivin's House. A, Krysty.pl House. Nie Krivin House. Let's go. Cześć, co tam, doktorku? No, coś tam gadasz. Parcel, Oaks Parcel, ja przeczytałem cancer. Rak ołka? XD. Jezu. W ogóle jutro nie jest za fajny dzień, nie że czwartek. Tylko... No nie mogę wam powiedzieć co. Ale jutro obiecuję wam mały... W sumie muszę na 15 subów zrobić maraton. Więc wbijajcie subiksy i tym szybciej będzie fajny maratonik. Codziennie jeden film. Oczywiście, jeżeli będzie 15 subów. I w ogóle takie... Taka... Jak się nazywa? Takie... Nie mogę znaleźć słowa. Słowa mi uciekają po prostu. Kilka odpowiedzi. Dlaczego nie zrobiłem jeszcze żadnego specjala na suby? Bo po prostu nie osiągnąłem takiego... takiej ilości, ile bym chciał, żebym mógł zrobić godny i fajny ogólnie. No, special. No, kto to będzie? Gówno wszędzie, co to będzie? Pitgay. Fuit. I jeszcze. Nie, ani mi się śni, żeby robić jakiś... Boże, wyleciało mi znowu z głowy. No ogólnie nie chcę robić live'ów, bo to mi nie na rękę. Naprawdę, po co live, skoro pewnie będą na nim dwie osoby. A reszta live'ów będzie przecież i tak jaka? Nieobejrzana. Więc chyba wolę odcinki, które obejrzy 3, 8, a może 10 osób, niż odcinek, niż live, na który zobaczy tylko, zobaczą dwie osoby. Chyba rozumiecie. W ogóle zauważyłem, że śmierdzi osiągnęło okrągły próg 50 wyświetleń, z czego jestem dumny, bo śmierdzi to jest taki... Śmierdzi to jest mój taki, jak to się nazywa? To jest po prostu... Moja flaga narodowa. Gdybym miał mieć kraj, to jego herbem byłby właśnie... herb, na którym miniaturka filmu śmierdzi. Bo ten film to złoto. Jeśli kto jest za tym, by dać temu filmowi Oscara, łapka w górę. Ej, w ogóle... takie ostrzeżenie dla ludzi, którzy dają mi łapki w dół. W
wiecie, że jeśli jesteście hejterami jak każdy, dajcie mi łapkę w dół, bo jedna osoba tam daje, no to może Christy.pl albo nie wiem kto. Jeżeli jesteś hejterem i dajesz mi łapkę w dół, jeśli, uwaga, uwaga, jeśli byłbyś hejterem, bo nie mówię, że moi widzowie to są chamskie hejtery, gdybyś był hejterem, to wiesz, że jeżeli każdy film chciałbyś dać łapkę w dół, dajesz mi tym wyświetlenia. Każdy film, na który wejdziesz, potem stwierdzisz, hej, napiszę mu jakiś chamski komentarz, da mi to wyświetlenia. Jeśli będziesz chciał odpowiedzieć na konwersację, może nie dodasz mi wyświetleń. Ale i tak odpowiesz na konwersację, dodając komentarz, odpowiedź. Co i tak da mi jakiś tam ten. I tak da mi trochę wyświetleń, bo powiem tak, im więcej szumu w komentarzach, umówmy się, tym więcej ludzi wchodzi do mnie na kanał. W ogóle trochę śmieszne, że dużo ludzi wzięło, nie, w sumie dużo. Jak widzę, jak powstają kolejne multikonta niektórych osób, żebym myślał, ej, w ogóle mam poradę dla Christy.pl. Wiesz co, zauważyłem, że w komentarzach masz mnóstwo bachorów, które proszą cię, żeby je wypromować, żeby je tam, no ogólnie, żeby je wypromować. Wiesz co, ja ci radzę? Christy.pl, usuwaj takie komentarze. Zrobię o tym oddzielny film, bo nie chciałbyś chyba mieć jako porządny youtuber, uważam, że jesteś porządnym youtuberem, nie jesteś dobrym, ale jesteś porządnym, jesteś całkiem okej i po prostu tak fajnie się ogląda twoje materiały w stylu XD, można się pośmiać nieźle, o to mi chodzi. A właśnie, Mankej. Więc proszę cię, Christy.pl, usuwaj dzieci, które chcą, żebyś je wypromował, bo masz dużo subów. Bo one po prostu zabijają ci twój piękny. Jak mój trawnik poburzy kanał. Naprawdę, usuwaj takie komentarze, bo to ci nie przyniesie fejmu, tylko opinie. Ej, to jest człowiek, na którym możemy się wybić, a tak naprawdę będziemy kucać w kącie i mówić, ej, wiesz co, weź nas, wypromuj, bo ty tego nic praktycznie nie masz, a oni tak. To jest jakbyś zrobił film, ej, wiecie co, wypromuję wszystkich ludzi, którzy dają mi łapkę w górę. I wtedy ktoś się drzepci pod filmem, czemu mnie nie wypromowałeś? No dobra, nie będę już się rozwodził nad tym. Po prostu zacznijmy grać. Boże, ja zabiję Mankeya, prawda? Ja go zabiję zamiast złapać. Z tego co widzę, nie chcielibyście filmów po 10 minut. Z tego co widzę, bo już mam 8 minut na zaznaczone, więc trzeba się sprężać. Szybko, Mankej, chodź do mnie. Chodź do tatusia, tatuś nic nie zrobi. No chyba, że znajdziesz się w sytuacji, w której będę musiał cię oddać bardzo miłemu panu. No chodź. Chodź, memijarzu. Dobra. Dobra, idziemy. Ale w sumie 10 minut. 20 minut. No wyobraźcie sobie już 10 takich odcinków. No wyobraźcie sobie. No wyobraźcie sobie. Ty mały gnoju. Wyobraźcie sobie, to będzie złoto. Zarobię na tym tryliony. Tryliony wyświetleń. Bo nie dość, że będziecie mieli godzinę. Co? No ty chami. Chcę już powiedzieć na niego pedał. Ojoj, powiedziałem. No chodź do tego bola, chodź do mojego specjalnego kubka przechowawczego. No. Iiii, boj! Mamy naszą małpkę. Chodź tu, memiarzu. Nie drzyj ryja. Nazwijmy go... Małpa w klatce. Mam fajny pomysł, bo skoro to jest małpka, to nazwę ją, uwaga, uwaga, PS3, albo PS4. PS.
4. Nie ma to jak piękna małpka w klatce. Pokaż mi swoje statystyki. Quietry Natura. Ability Vitali Sprit. Trzeba cię szybciutko do expić. Ja nie powiem, że ten odcinek już po prostu trwa za krótko. I może racja. Bo 10 minut? Co to jest 10 minut? Z tego się nie zarabia. Macie szczęście, że ja to nie wrzucam tego w tym samym dniu, w którym wrzuciłem pierwszy film. Bo wtedy mielibyście przerąbane. Dwa materiały jednego dnia! O nie! Ja tak to widzę. Pewnie powiecie, Strixku, ale to jest nudne. To są dwa odcinki przygotowawcze do tego, co będzie później. Na razie i cześć, liczę na kolejne... Liczcie na kolejne filmy. Trzymajcie się i cześć, to był Strixku. I pamiętaj, Krysti.pl, wywalaj dzieciory pod swoimi filmami, bo to jest po prostu coś, co ci psuje kanał. Na razie i cześć.